Siema, hejo, pierwszy dzień świąt. Wczoraj, słuchajcie, tak sobie siedzę, myślę, nie? Mówię sobie, tak wszyscy mówią, podpowiadają, zamień tego KN-a, filtr w Yamaha Raptor na gąbkowy. I tak sobie mówię, no filtry gąbkowe mam, mocowania tutaj nie mam, ale mogę zrobić coś takiego, że po prostu obejmą to, ścisnę tak jak jest teraz w tej chwili ten ściskany. Mam filtry gąbkowe po moim starym KTM-ie 400, nowe dwa filtry mam. Spróbuję, wyciągnę tego, założę na obejmę i zobaczę, sprawdzę, czy będzie lepiej, czy będzie miał większą moc. Na pewno będzie lepiej czyścił syf na żwirowni, czy tam gdziekolwiek, nie? Taki gąbkowy. Będzie lepiej to zbierał niż KNA, to jestem 100% pewien. Ale zobaczymy, czy dostanie większej mocy, czy go być może już zdusi. Czekam na Tomasza. Właśnie w pierwszy dzień świąt będziemy upalać na mieście. Ja sobie to właśnie zrobię, przygotuję i będę miał możliwość przetestowania. Ściągamy. Pokażę wam, jak mam w tej chwili. O, majster szef jest! Siema! Siema! Jak endurowiec, kładowiec? Fajnie. Jak pierwszy dzień świąt? Elegancko, nieprzejedzone. Nieprzejedzone? Ja też nie. Ja nawet obiadu nie jadłem. W sumie ja też nie. No widzisz. Kuba tylko wie. Lepiej pojeździć na kładzie, nie? Zobacz, a ja tutaj eksperyment robię. Jaki? Ściągam filtr KNA. I założę gąbkowy. Może będzie miał większą moc. Wątpię. Myślisz? On i tak na pewno ma moc. A jak będzie miał większą? Nie KNA. I tam, ale trzeba to wypróbować. Przez gąbkę więcej przechodzi, nie? Nie sądzisz? No co, eksperymencik zrobimy. Patrz, zobacz, na tą obejmę chcę założyć. Tak sobie wczoraj wymyśliłem. Dobrze czy źle? No się okaże. No się okaże. Ale będę miał pewność, że będę miał czyste powietrze. A być może lepszy dolot będzie. Nie, nie, powoli, powoli, do siebie. Tu. Och. Och. Kurde, za mała ta obejma na gąbkę. Będzie dupa. Jeszcze się rozejdzie trochę. Myślisz? No jeszcze trochę pójdzie. Trochę pójdzie. Możesz napierzyć. Mocne przeróbki. Mocne przeróbki. Ja mówię, że to będzie dupa z tego. Co? Będzie dobrze to my? Nie. Ten jest lepszy. To nie będzie dobrze. Nie wiem. Tu się coś odstawi. Ale co się odstawi? Teraz wielkie poszukiwania oleju. A nie wiesz, gdzie jest? Zawsze był tu. Ja go kiedyś gdzieś widziałem. Ale gdzie ty olej już? No i tam gdzieś nie stał chyba. O, właśnie. Kombinację z filtrem, ja mówię, że to... To wybrałem, ten aerozol, nie? Ja już mam. Ja mówiłem, że jest tu. Motulem będzie. Moturem? Motulem. A, motulem. Będzie dobrze? Zobaczymy. Wizja jest. Żeby przejść na gąbkowy, co? Ale zamarznięte, ty, jaka sztywna się zrobiła, ty. Co? Połamię się. Kurde. Nie, no to był błąd, kurde, tym modulem to robić. Mechanik z Kambodży. Gdzie? Ja? Mechanik z Kambodży patrzy na film. Elegancki. Już to się połamie. Gdzie się połamie? Ty no, bez kitu to jest ile tam, z minus ile stopni? No, około minus 28. Coś ty.
Ja mam pomysła, to idziemy zapalić i wstawimy go na słońca. No nie no, takiego sztuka. Albo będziemy chuchać na niego. Zawsze 36,5 stopnia. Chyba, że ma ktoś z nas gorączkę. To nie więcej. No już doszedł. No mówiłem. Tylko trzeba było wyjść na słońce. No. Nie polecam tego aerozolu. Za Chinę. Nie no, dobrze. Ty nawet tutaj to wszystko zamarzło, te zgrubienia. Trzyma. Ale żebym sobie filtr zrobił, chodź. Elegancki? Zakładamy, no. Mechanik w Kambodży załatwił. Pierwszy dzień świąt. Wielkanocnych. Nówkę funkiel, filtr nieśmigany. Ale jest pojęcie o robocie. Filtr na sztukę, ale ładnie nasączone. Tak. Jak filtr na sztukę? No normalnie filtr. No gąbka jest? No jest. Jest. Tu jakby od tego to było. No kurde. Co jaja robi. Cicho, cicho, bo on musi jeszcze dojść tu. Z Kambodży tej. Ale wymyślił. 250 złotych nówka funkiel filtr. No ta. Z półki zdjęty. Nie, no nówka jest. Od KTM-a. No elegancko. No to przecież będzie lepiej niż na tym. No. Szeroko jest, jest. No taki eksperyment, no jest. No spaść nie spadnie, nie martw się. Obejma. Tu będzie, już widzę dwa konie więcej. Tak? No. Co się zdziwisz, że jak cię na... Na wstecznym, a to bym chciał powiedzieć, jak cię na wstecznym wyprzedzę, którego nie ma. No. Nie no, jest elegancko. No trzyma się, zobacz, tu krawędzie, no, tu wszystko jest. No jak wyłapał, to musi się trzymać. No, tylko teraz dobrze ścisnąć. No, no ciągnij. Ale, no rób. No co chcesz od tego filtra? No jest dobrze. Jest? No wspaniale. Nie ma airboxa pełnego, no ale... Przepraszam, jednak nie mechanik z Kambodży. No, zobacz. Taka membrana, tu sobie wciągnie, tu patrz, zostawiłem, tu jest ta membrana, będzie się trzymać, widzisz, odbija, nawet jak powietrze wciągnie, to tylko dotąd. No co? Będzie dobra. A tu se wejdź, a ty jaki masz filtr, to se wejdź, se załóż swój. Słuchaj, jak mi się to sprawdzi, to wtedy sobie ten airbox cały załatwię, wiesz? Tak? Zobacz, sam dotknij, tu jest krawędź, patrz. No dobrze. No, obejmę, no, trzyma? No pewnie, że się trzyma. Trzyma. Spaść? No nie spadnie. Nie spadnie. No. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Kurde, na wsteku cię biorę. Idę ręce umyć. Na wsteku? Ja wiem, nagraj. Nażywasz? Ja wymieniłem filtr, a tobie się dławi. Słyszałem. Za dobre paliwo. No. Za dobre paliwo. Poszalał. No. No trzeba wypróbować i tyle. Może będzie to. Tak jak mówiłem, będzie dobrze, to wtedy mogę tego airboxa całego zamówić, bo to nie są tanie rzeczy. Z 1500 jak nic będzie. Tanie rzeczy to nie jest. Ale nie, naprawdę, bo już się pytałem. Jak wszystko bym chciał w oryginale zrobić, to trzeba wydać pieniądze. Bo to nie mam po prostu tutaj kompletu. Ja? Posłuchamy jak chodzi teraz? Na tym filtrze? Będzie coś słychać, nie? Oh,
Przybieramy się. Tylne koła w powietrzu. No. Nie, przednie. Git. Dobra. A to co? Taki eksperyment robię i zobaczymy. Jeżeli mi się to sprawdzi, to przechodzę na gąbkowy. A jeżeli nie, to z powrotem zakładam KNA. Gdzie ten mój KN jest? A jest, dobra. On już i tak nie jest w pierwszej młodości. Ale jak będzie lepiej, to w ogóle. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Idziemy w gąbkowy. Przebieramy się. Co mówisz? Będziemy gąbkować. Dobra, przebieramy się, lecimy. Mechanik z Pakistanu, pokaż mi swój filtr powietrza. Pokaż go. Ja bym chciał go zobaczyć. O panie, tu 15 śrubek trzeba odkręcić. Jakie 15? Tu masz dwa zaczepy. Otwieraj to. Też masz otwory powiercone. A tu plastrem sobie tuning robiłeś, żeby ten do góry. Do siebie, o, git. Ja pierdzielę, ty. On czarny był, oryginalnie. No, ale z piachem też, tak? Syf, ja pierdzielę. Też dolot z PCV-ki masz? To co robisz dzisiaj? Myjesz Pakistańczyku filtr? Czy se odpuszczasz? Nie no, wyciągnę go jeszcze. Przecież dlatego on ci nie jedzie, ty, bo zawalony jest, on powietrza w ogóle nie łapie. Jedzie. Gdzie? No nie jedzie. Ja cię na wsteku już brałem. A to co? Co to jest? Dot. Jak? Dot. Aha. Hamulcowy. Ale ktoś... Tomek, a ty w ogóle czyściłeś ten filtr powietrza? Od zakupu? Aha. Chyba nie. To nie mam pytań. Czy raz... Nie był czyszczony? Nie był. Mechanik z Pakistanu. Śmiech na sali, nie? Majster z Pakistanu. Założyliśmy znowu stożkowy. Jutro kolejne testy. Wiesz? Na stożkowym znowu i zobaczymy, jaka jest różnica. Bo postaram się go z trójki wyrwać i zobaczymy, czy to da coś, czy nie. No trzeba próbować, no jedno, no co mam wam powiedzieć. Jak nie pokombinujesz, to nie będziesz wiedział. Nie? Tak. No bo były takie głosy, nie? W komentarzach. Zakładaj gąbkowy, KNA nie, KNA nie. A mi chodzi, żeby miał moc taką... Mocną? Mocną, moc porządną, żeby... Na kółku go wyrywać. Mechanik z Pakistanu podpowiedział, że lepszy karny. Tak. Mamy takich mechaników z Pakistanu. To see you.